nieświadomie, wydaje mi się, wprowadziłam ten styl na scenę, dlatego że wszędzie, gdzie występowałam, wszędzie doprowadzałam moją sylwetką, moim stylem, doprowadzałam do szału. Ludzie znali mnie po prostu przez 3 czy 10 minut na scenie i wszędzie konferencjer miał straszne problemy z uspokojeniem publiczności. Głośna już 16-letnia Karin Stanek z Bytomia. O tym wiedział, ty o tym wiesz, o tym wiesz, nie szukaj żal. Ty gwiazd na niebie, ty pomyśl o mnie, albo nie. O tym wiedział, nie kocham cię. Myśli moli w biegu, bo ja wciąż kocham, kocham, jest mi wiel. Karin Stanek, polska królowa rocka lat 60. i 70. Debiutowała w marcu 1962 roku w eliminacjach ogólnopolskiego turnieju Czerwono-Czarni szukają młodych talentów. Karin zaśpiewała tam Hulla Tutulla, akompaniując sobie na gitarze pożyczonej od znajomego księdza. Miesiąc później po raz pierwszy wystąpiła z Czerwono-Czarnymi w warszawskiej kawiarni Uśmiech. Na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie niesiono już Karin na rękach w triumfalnym pochodzie. W tym samym roku zaśpiewała Malowaną Lalę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, a rok później Chłopca z gitarą na pierwszym festiwalu polskiej piosenki w Opolu. Każda następna piosenka stawała się wielkim przebojem. Dziś za świat przebiegnę cały, będą ze mną dorastały, kiedy ślicznie je wyczyszczę na swój ślub. Z tą piosenką zrobiłam, powiedziałabym, karierę finansową w Ameryce. Moi wielbiciele w Ameryce, którzy wyjechali z Polski w tym czasie, wiedzieli już o tej piosence. I konferencjer Kietreński zapowiedział, tato kup mi dżinsy. No i rzeczywiście każdy chciał być tym moim ojcem. A myśmy wtedy tylko dostali maleńkie pieniążki. Ta wielka ekipa znanych piosenkarzy w Polsce. Wojewódka nas zaprosił i nie mieliśmy wielkich gaż, ale byliśmy szczęśliwi. Mogliśmy w Carnegie Hall wystąpić turnę w całej Ameryce, Kanadzie. Straszne, kapitalne przeżycia to były dla nas wszystkich. No i pamiętam, że ten numer śpiewałam tak, że każdy wyciągał pieniądze, jak zeszłam ze sceny, to każdy już czekał z dolarami na mnie. I każdy chciał mnie na te kolana wziąć i mi te dżinsy kupić. Malowana lala! Mocne uderzenie. Karin Stanek, popularnie atomowa Kaśka ze Śląska. Malowana lala, lala, la. Dynamit, rytm, muzykalność i na pewno niemalowana lala. Lat 17. Rówieśniczka końca wojny. Chodzą tam ludziska, targują, malowane lale kupują. Która najładniejsza, ta czy ta, która będzie dobra albo zła. Malowana lala, la 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 la. Malowana lala, la la la. Malowana lala, la 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 la. Malowana lala, la la la. A temperament ponoć mam po moim wujku. I też orkiestra Romana Stanka. Ja mówię, mama, jak ma na imię? No Roman Stanek. Duża orkiestra, 28-osobowa w Bytomiu tutaj, cała młodzież elegancko ubrana przychodziła. Od mamy się dowiedziałam, że był jakimś wielkim, młodym talentem i bardzo cenionym przez prasę, również i przez radio. I mama mówi, podejrzewam, że to masz od niego. Karolinko, kogut pieje, Karolinko, spójrz jak dnieje za oknami, słońce wstaje, Karolinko. Karolinko, uśmiechnięta, Karolinko, popatrz się tam w gogolinie, złotej skrzyni, złote wino. Karolinko, śląska dziewuszko, Karolinko, jak z obrazka śląską dróżką, idziesz prosto, chcesz odnaleźć swoje miasto, Karolinko. Złotowłosa Karolinko, jak z piosenki popatrz jak poranna rosa w czarnej ziemi srebrna.
Staszką Luna, Karolinko inna z Łodzi, to dziewczyna Karolinko. Złoto kosa, Karolinko serce boli, gdy go goli, tak się śmieje, bezlitośnie z twego smutku. Karolinko, siostra dziewuszko, Karolinko, jak z legendy, groźne burze przeszły tędy, groźne chmury już nie gro pochorzą. Karolinko, złotowłosa Karolinko, jak z piosenki, popatrz jak... Bardzo ewidentny był u mnie, podejrzewam, że do dnia dzisiejszego zlikwidowałam trochę ten akcent śląski, bo się przyczepiali. Ale dużo, powiedzmy, zwolenników ze Śląska, tym to nie przeszkadzało, publiczności to w ogóle nie przeszkadzało. Moje pochodzenie, moje R do dzisiejszego dnia byłyby akceptowane. Dziennikarze tego nie akceptowali, ci, którzy mnie od samego urodzenia jako piosenkarki nie lubili. Karolinko, Śląska dziewuszko, Karolinko, jak... Często bym śpiewała, zawsze mówiła, mam gitarę kupić. Ja mówiłam, gitary są bardzo drogie. I kupię ci, odkupię ci kiedyś gitarę. Ja też to zrobiłam. No i nauczyłam mi te pierwsze chwyty, jak ma grać. Bardzo się dziwiłam, Karin bardzo szybko nauczyła się grać. Tylko nie grała tak powoli jak ja, te strony. Jak to się uczy, to te strony trzeba pociągnąć do góry. Inaczej się wtedy gra i śpiewa. A ona wzięła tą gitarę i z całą siłą rytmicznie grała. Ta gościa mówi, ty nikogo nie potrzebuje. I sama takie lalą robić z tą gitarą razem. Tak szybko się nauczyła tej gry. Tę gitarę właśnie przywiozłam ze Związku Radzieckiego. Kupiłam ją od mojego kolegi, piosenkarza, konferansjera. Miała tak przepiękny dźwięk, że postanowiłam napisać kompozycję. I kompozycja, którą napisałam, którą skomponowałam na tej gitarze, zajęła czwarte miejsce na festiwalu kompozytorów i autorów w Hollywood. I tę przepiękną gitarę sprezentowałam mojemu, jednemu z największemu przyjacielowi i sympatykowi w Polsce, Stefanowi Papierowskiemu. 300 tysięcy gitar co dnia, żyć nie umierać. O tych gitarach każdy zna sił i forsę zbiera. 300 tysięcy po dziś, żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Wszędzie, gdzie się prezentuję, jak zapowiadają Karin Stanek z Polski, bo tak sobie zażyczyłam, to zawsze mam ten aplauz na przywitanie. Ale myślę sobie, okej, to jest przywitanie. Liczy się zejście. I staram się śpiewać w programach międzynarodowych. To nie jest tak, nie jest często, jest sporadycznie, ale są bardzo pozytywne efekty i dowodem tego są następne zaproszenia. W 15 dniu stycznia 97 roku witają Państwa bardzo, bardzo serdecznie Krystyna Dudzińska, Bogumił Starzyński i po raz 63 pan Stefan Papierowski z Chorzowa, nasz przewodnik po gwiazdach polskiego bitu lat 60. No ale jak wiemy, to nie tylko. A od kilku miesięcy pan Stefan jest przecież inicjatorem i pomysłodawcą muzycznego wydarzenia na Śląsku, czyli koncertu Karin Stanek, jego ulubienicy, który to koncert będzie miał miejsce w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu już w najbliższą sobotę o godzinie 18. Witam niezwykle ciepło, niezwykle serdecznie, Karin. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, po raz pierwszy po 35 latach w Katowicach.
i w studiu Radia Katowice z pewnością też przed tymi mikrofonami. Spotkanie z publicznością z Bytomia jest dla mnie największym wydarzeniem w mojej karierze. Po 35 latach. Do Bytomia wcześniej przyjechałabym, ale ja się zawsze bałam mojej publiczności w Bytomiu. Nie wiem, za bardzo ją sobie ceniłam. Bałam, strasznie się bałam. Ja wszędzie chciałam wystąpić, powiedziałam, aż w Bytomiu nie. I dlatego to tak długo trwało. Poza tym pierwszym, moim największym wielbicielem, który jest Stefan Papierowski, on mnie zawsze namawiał do tego, jak mnie bliżej poznał, powinnaś wystąpić w Bytomiu. W Bytomiu cały Bytom na ciebie czeka, ciebie ludzie tam lubią. I dowiedziałam się też przez niego, że ludzie pretensje mieli, jak to występuje tu, tam, do nas nie przyjeżdża. Pamiętam, że miałam kiedyś koncert we Wrocławiu i do garderoby przyszło kilku wielbicieli i mówię, pani Karino, najwyższy czas, żeby pani w Bytomiu wystąpiła. Podaram ludziska targują, malowane lale i kupują, która najładniejsza ta czy ta, która będzie dobra albo ta. Malowana lala, ta, ta, drara, malowana lala, la, 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 malowana lala, la, 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 malowana lala, la, la, la. Stoi lala w kącie i z kąta, malowanym oczkiem spogląda. Gdy ładnego z oczy chłopaka, ta malowanego buziaka, nim się taki chłopak spostrzeże, z malowaną lalą ślub bierze. Nie pomoże żadne staranie, malowany męże zostanie. Malowane lale kupują, która najładniejsza, ta czy ta, która będzie dobra albo zła. Malowane lala, malowane lala, malowane lala, malowane lala, malowane lala. Zaświeci znowu słońce.
kiedy chce się śpiewać znowu. Kwitną drzewa na każde, wejdziesz z wody, jeszcze jesteś ciągle młody. A wtedy chce się śpiewać znowu. Kwitną drzewa na każde, wejdziesz z wody, jeszcze jesteś ciągle młody. Chce się śpiewać znowu, kwitną drzewa na każde. Wejdziesz schody, jeszcze jesteś ciągle młody. A wtedy chce się śpiewać znowu, kwitną drzewa na każde. Wejdziesz schody, jeszcze jesteś ciągle młody. Da du 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 no, fra fa fa du du no, fra fa fa du to. Mieszka pani w Niemczech, ale wraca pani czasem do Bytomia. Jak dzisiaj po latach pani tutaj przyjeżdża, jak pani traktuje to miasto, jak się pani tu czuje? Ja we wszystkich miastach czuję się dobrze, ale Bytom jest dla mnie szczególnym miastem, dlatego że ja się tutaj urodziłam, znam każdą ulicę. Ulubione miejsce? Ulubione miejsce, no tam gdzie mieszkałam, ulica Wolności 54, plac Telemana, tam też w piłkę nożną grałam. I w ogóle, no, dużo mogłabym na ten temat powiedzieć, ale muszę do pracy pójść. Publiczność na mnie czeka. Jeszcze na koniec, czego by pani życzyła miastu w dniu jego urodzin? 750, to takie poważne urodziny. No, wszystkiego najlepszego, kochani, i do zobaczenia, jak będzie 800 lat Bytomia. Ja też przyjadę wtedy.
wóz będzie wiózł, będzie wiózł na dziś ten wóz. Autostop, autostop, siadaj, ruszaj dalej, hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł na dziś ten wóz. Autostop, autostop, autostop. Będę na śród mączego, patrz na mnie, gdzie późnym latem, tak jest, ucichło echo. Tam właśnie byłam, tam właśnie byłam, czekałam, ale jak zwykle ciebie, jak ciebie, nie było wcale. Będziesz tylko w tej piosence, słowa, które porwał nas, w tej piosence, które kiedyś twój znalazłam świat. Mówiłeś wrócę, zaśnie jesień, pierwszym śniegiem powieje w lesie. Śpiewaj! Co ty powiesz? To i tak krótko. I nie wrócę. Nie wiem. Będziesz tylko w tej piosence, słowa, które porwał ja, w tej piosence, w której kiedy. La 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 la
przyszła Kali Stanek w Bytomiu, która była gońcem. No. Każdy tam śpiewał 3, 4 czy 6 taktów następnych do golenia, że tak powiem. Dziękuję, tak wszyscy odpadali. Ja się bałam, bo ja to widziałam, ja to słyszałam, ja mówię, no to jest koniec. Ja nie chciałam wyjść i kolega mówi, wyjdź, co ci zależy, przestasz się i tak dalej. No i tonację podałam i nie przerwali mi śpiewania. I ja zaśpiewałam całą piosenkę Jimmy Joe. O Jimmy Joe, kocham cię. To był 4 stycznia 62 roku. To był początek tej szalonej, tego napędu festiwalu. Potem był festiwal w Szczecinie, który był cudownym zjawiskiem. Malowana lala! Mocne uderzenie. Karin Stanek, popularnie atomowa Kaśka ze Śląska. Malowana lala! Lala! La. Dynamit, rytm, muzykalność i na pewno niemalowana lala. Lat 17. Rówieśniczka końca wojny. Do czerwca już byłam naprawdę tą gwiazdą, która miała wiele pieniędzy i na festiwalu w Szczecinie tutaj już wylądowałam jako Karin Stanek. Która będzie dobra albo zła. I pamiętam, że wtedy już moda w całej Polsce była a la Karin. Nie nadążyli z produkcją lalek z kitami. Ulicami już nie mogłam chodzić. W okularach chodziłam. Malowana lala, lala, la. Piosenka u ciebie. Piosenka odwiedziła najwierniejszego fana i przyjaciela Karin Stanek, popularyzatora jej muzycznych dokonań, pana Stefana Papierowskiego. Mimo iż pan Stefan kocha operę, teatr i polską piosenkę, to właśnie królowa Big Beatu stała się jego wielką fascynacją. Jak podkreśla, całe życie kochał Karin Stanek i jest jej wierny do dzisiaj. Kolekcja pamiątek, którą zgromadził, to przekrój całej kariery artystki. Zdjęcia, listy, artykuły, plakaty, płyty, rzeczy osobiste oraz dedykacje, w których gwiazda często pisała „Nie zapomnij o mnie”. Wypełniając jej wolę, pan Stefan do dziś z niesłabnącym oddaniem pielęgnuje pamięć o ukochanej Karin. Ja w latach 60. zawsze do mojej wspaniałej sąsiadki zawsze mówiłem, jak ją chciałem zdenerwować. Wie pani co, ja to najbardziej lubię Karin Stanek, Kalinę Jędrusik i Violettę Villas. No matko boska, była zawsze wściekła, ale faktycznie są to takie trzy postacie niepowtarzalne, nietusinkowe, wyjątkowe. Bardzo, bardzo kochałem zawsze polską piosenkę. Polskie festiwale w Opolu. Bawiłem się nawet jurora i oceniałem te piosenki. 1963 rok, pierwszy festiwal polskiej piosenki w Opolu i start mojej ulubionej Karin Stanek zaśpiewała Chłopca z gitarą. Pamiętam rok 1967, kiedy Irena Santor
powrócisz tu śpiewała. Gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój dom. Całe początki moje wzięły się od Karin Stanek, królowej polskiego rocka i big beatu, zespół Czerwono-Czarni, jego soliści, ze szczególnym uwzględnieniem Karin Stanek. To jest moje hobby, to jest moja pasja. Ale Czerwono-Czarni, oprócz Karin Stanek, mieli jeszcze dwie solistki. Kasia Sobczyk, Helena Majdaniec. Wpierw do Czerwono-Czarnych trafiła właśnie Helena Majdaniec i Karin Stanek zazdrościła i postanowiła, że ona również dotrze do Czerwono-Czarnych i będzie śpiewała u boku Heleny Majdaniec. Potem w 1963 roku, po drugim Festiwalu Młodych Talentów, trafiła do zespołu Kasia Sobczyk. Wspaniałe solistki, przebojów miały ogromne, ogromne ilości, bo Kasia Sobczyk przecież i O mnie się nie martw, i Nie bądź taki szybki, Billy, 13, Helena Majdaniec, Polska królowa twista, Długi Bill, Jutro będzie dobry dzień. Jutro będzie dobry dzień, tylko mam prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, dzwoń, dzwoń, dzwoń do mnie jutro, dzwoń, dzwoń, dzwoń do mnie jutro, przyjdź jutro tu. Przewspaniałe, przewspaniałe, ja je uwielbiam, ale kochałem zawsze tylko Karin Stanek. Dosłownie byłem zazdrosny, jak w gazecie była Majdaniec, Sobczyk, no ale Karin Stanek. Ja chciałem tylko Karin Stanek. Ten temperament Karin była taka żywa jak iskra, taka wyjątkowo inna. Takich ludzi nie spotykało się. Te warkocze, dżinsy, biała koszula, no i ta gitara. Każdy marzył o gitarze. Ach, chciałbym być też taki jak ona. Wspaniałe były dwa festiwale młodych talentów w Szczecinie, ale kto pamięta jakąś piosenkę? Pamiętamy tylko Jimmy Joe i Karin Stanek z Czerwono-Czarnymi. W nagrodę, że bardzo się podobała właśnie Karin Stanek i Helena Majdaniec, w tym samym roku, 1962, zostały zaproszone na drugi Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie. Dla Karin Andrzej Bianu i Marek Sar przygotowali piosenkę Malowana Piosenka, czyli Malowana Lala. Malowana Lala stała się wizytówką Karin Stanek. Śpiewała ją do samego końca. Malowan oczkiem pocieszy, malowan noskiem rozśmieszy, malowan śpiewką zanuci, do stawów chłopców zawróci. Malowana Lala, tap tap turara, malowana lala, lala, la, malowana. W 1964 roku kolejny przebój Karin Stanek, Jedziemy autostopem. Śpiewała też Karolinka ta z piosenki i Mocne uderzenie. Za piosenkę Jedziemy autostopem otrzymała nagrodę specjalną jury. To kup mi dżinsy. Zrobiła tą piosenką furorę. Wychodziła do publiczności, upatrywała sobie jakiegoś zawsze starszego pana, tatusia, i jemu do ucha śpiewała tą piosenkę. Z tą piosenką są niesamowite wspomnienia z 1966 roku w nowojorskiej Carnegie Hall.
Karin Stanek śpiewała te piosenki. Jedziemy autostopem, czekoladowy krem i właśnie te tato kup mi dżinsy. Amerykanie tak sobie upodobali Karin Stanek, że kupowali jej dżinsy, dawali dolary. Kiedy Karin wróciła do Polski, no miała tego sporo. Lata 70. po odejściu Karin Stanek w 1969 roku od zespołu Czerwono-Czarni były dla niej przykre, smutne. Zostawili ją wszyscy. Postanowiłem to, co mi w sercu grało i o mojej sympatii do niej napisać. I okazało się, że wiosną 1974 roku, na miesiąc przed pójściem do wojska, otrzymałem przesyłkę z Łodzi, bo tam przez 6 lat mieszkała Karin Stanek. Była dedykacja, piękna dedykacja. Dowiadywałem się, poszukiwałem wszystkiego, co możliwe o Karin Stanek. A było tego mimo wszystko bardzo dużo, bo Karin Stanek śpiewała i w NRD, i w Związku Radzieckim, na Węgrzech, w Czechosłowacji. Bardzo się podobała. Nadal nagrywała. Ja otrzymywałem te nagrania już w późniejszym okresie, jakimś tam sposobem. Przekazywałem do radia w Katowicach, w Bydgoszczy, do Warszawy. Spotkałem się z Karin Stanek dopiero w 1991 roku. Ale jak się okazało, w tym 1991 roku były to 3 dekady rocka, zjazd gwiazd. Z kwiatkami poszedłem, wręcz od razu były zdjęcia. No myśmy wyglądali jak brat i siostra. No Karin potraktowała mnie jak... Zresztą ja ciągle do niej pisałem, ja wszystko opisywałem, że w radiu wystąpiła, że w telewizji ją pokazała. Karin to doceniła w dedykacjach. Wtedy już dostałem taki prawdziwy telefon, prawdziwy adres. Nie musiałem nic kombinować, tylko naprawdę pisaliśmy do siebie, dzwoniliśmy do siebie. Mili Państwo, po 15 latach nieobecności w kraju, Karin Stanek. To spotkanie z Państwem jest dla mnie wielkim przeżyciem. Ja już nic więcej nie umiem powiedzieć. No wszyscy byli ciekawi. Ciekawi byli tej Karin Stanek po tylu latach. Okazało się, że ona nic nie straciła swojego temperamentu, ze swego wigoru. Pełno jej nadal było i wszyscy byli zachwyceni. Ona była, jak już wróciła od tego 1991 roku do 2004 roku, zapraszana do wszystkich możliwych programów telewizyjnych, ale objechała całą Polskę. Zresztą była zapraszana i do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, bez przerwy w Niemczech występowała. Traktowano ją jako jakieś zjawisko, jakiś fenomen. Nazywano ją polskim Elvisem Presleyem. Głos porównywano do Bonnie Tyler, Suzy Quatro, Rita Pavone. Mówiono żeński Adamo. Była pełna temperamentu. Ona to kochała. Zawsze mówiła, będę śpiewała tak długo, jak długo będzie akceptowała mnie polska publiczność. Ja od dziś zmieniam się. Nie bądź zły. Gitara od Karin Stanek. W życiu nie pomyślałbym, że ja aż coś takiego otrzymam, ale i gitarę, i strój sceniczny, i nagrodę z 1968 roku. Opowiada o tej gitarze Karin Stanek w filmie Tato, kup mi polskie dżinsy. Karin siedzi tu, w tym pokoju, w moim mieszkaniu. Karin opowiada o tej gitarze, że kupiła ją od wspaniałego artysty w Związku Radzieckim. Mówiła, że miała ta gitara tak piękny dźwięk,
tak piękne brzmienie, że postanowiła ją sobie kupić i przywieźć do Polski. Ja widzę na wielu zdjęciach, że Karin Stanek z tą gitarą jest u boku Dina Rida. Zjeździła z tą gitarą i Niemcy, i Austrię. Była z nią we Francji, w Lyon. Stowarzyszeniem tej gitary śpiewała piosenkę Wierny Wiatr w języku francuskim. Utwór, który mam tylko ja, no bo kto go ma? Ja mam od Karin Stanek, prawda? Karin zawsze mówiła, zawsze mi dosyłała, Stefan, a to jest pasek do tej gitary. W Ameryce go kupiłam. Pamiętaj. Ona chciała, bym ja potem o tym wszystkim opowiadał. Właśnie dla niej ta gitara była również ważna. Ona mówi w tym filmie, tę przepiękną gitarę podarowała mojemu największemu fanowi i przyjacielowi Stefanowi Papierowskiemu. Karin mówiła zawsze, Stefan, nie zapomnij, kiedy mnie już nie będzie, pamiętaj, by o mnie mówić, by prezentować. Pokochałem Karin Stanek nad życie i nie zostawiłem jej przez 60 lat. Niczego nie żałuję. Więc szukaj mnie, no szukaj mnie. Szukaj mnie, no szukaj mnie.